Drodzy Państwo, mecenat nad tym całym projektem koncertu charytatywnego objęła Bogumiła Jansroka, firma Werner Kenkel, pierwsza firma, która weszła w strefę ekonomiczną w Bochni, Maciej Sondel, firma Delsa. Jest z nami też Paweł Sowa, J&A Hydraulik, firma ta jest współorganizatorem. Wsparły projekt trzy firmy, firma Aquer, firma Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Piotr Wajda, Gwarant i jeszcze jedna firma, ale mi uciekła. Krysiu ma to gdzieś na kartce, zaraz znajdzie. Firma Grom Gaz, jest to firma z Niepołomicz, Mieczysław, Mirosław Grochot. Drodzy Państwo, pora wiatru. Przywitajmy. Przyjechali kawał drogi do nas, naprawdę. Zresztą większość muzyków przyjechało z daleka, żeby zagrać ten wspaniały koncert, żeby po prostu nam pomóc, za co im bardzo dziękujemy. Dobry wieczór Państwu. Nazywamy się Pora Wiatru, tak jak to przed chwilą powiedziałem. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj wystąpić, choć do teraz zastanawiamy się, do której kobiety z naszego zespołu przytulał się Cieściu. Możliwe, że do tej z brodą. Poza tym chcemy zaznaczyć pewną rzecz. Zespół rozwija się, a świadectwem tego jest fakt, że jeszcze 10 miesięcy temu graliśmy na tej samej scenie i wtedy to my byliśmy supportem Marka Piekarczyka. Przerażać, że nie masz dokąd uciec, ani dokąd wrócić, bo zgubiłeś klucze. Miasto spłonie, rozłożymy ręce i pójdziemy. Ciężar deszczu już cię nie przygniecie. Może zgasi papierosa, lecz ich wiele jest na świecie. Miasto spłonie, rozłożymy ręce i pójdziemy.
ma się co przerażać, że wszystko czym bywałeś mieści jeden plecak, on już cię nie przygniecie. Miasto spłonie, lecz ich wiele jest na świecie. Przebywamy, czyli Krakowie. Nie jest tak daleko stąd, ale mentalnie chyba jednak, znając ludzi z Bochni, z Krakowa, to różnią się na korzyść, oczywiście wiadomo. Czyli Bochni, no. Dość długo nie było tych braw, dlatego musiałem to powiedzieć. Druga piosenka z ulicy Karmelickiej. Gdyby ktoś myślał, że ta czerwona substancja na rękach kolegi to krew, to nie, proszę tak nie myśleć, to wszystko mają tylko imitować. Przecież nie pozwolilibyśmy, żeby kaleczył sam siebie, grając w zespole, który nie przynosił żadnych korzyści. Natomiast, żeby dodać patosu i takiego troszeczkę smaczku, to posłużyliśmy się sztuczną krwią. Nocny wzór godziny, światło tańczy mrok w kałużach, tramwaj krzyczy liżąc szyny, górą skrada się w dół burza, zimno trąca znów ramieniem. Przypominać chcę o nocy. Wzrok się zabił, wbity w ziemię, lub go wbiły moje oczy. To nie ona tutaj stała, cień jej bawił tu przez chwilę. Była moment, być przestała, łącząc stopy w kroków mile.
chyba jeszcze tu postoję. Chłodem miasta się nakarmię, zbiorę w czapkę myśli swoje, aż się serce znów ogarnie. Czasem utwór, który otwiera naszą płytę, również dziś dostępną dla Państwa, przy wejściu po lewej, natomiast przy wyjściu to po prawej będzie. Razem z koszulkami, o których powiem później. Zapomniałem. Tak jest tytuł. Sobie duszę i gdzie została stała, zapomniałem. Te noce na pustyni są zimniejsze niż myślałem, zapomniałem. Wszystko czego się uczyłem, wszystko o czym przeczytałem, zapomniałem. Nim zawahał sierpień, zapomniałem, że zapomniałem cię. Choć zniknęła mi gdzieś reszta, to jakoś wciąż pamiętam, gdzie mieszkasz. By przepłynąć pław pustynię, trzeba odrobinę wiary. Zapomniałem. Czy łatwiej zwiać od zbrodni, niż uniknąć kary. Zapomniałem.
Wszystko, czego się uczyłem, wszystko, czym przeczytałem, zapomniałem. Nim zapachniał sierpień, zapomniałem, że zapomniałem cię. Choć zniknęła mi gdzieś reszta, to jakoś wciąż pamiętam, gdzie mieszkasz. Wciąż pamiętam, gdzie mieszkasz. Wciąż pamiętam. Samoloty, który gdyby był krzyżówką, to z boku mielibyśmy trudne hasła i byłoby tam słowo Niniwa. Takie luźne, wolne przemyślenie w trakcie trwania piosenki, nikt tego nie zrozumiał. Ale to tak zawsze jest. Ja próbuję. Krzyżówka, jak się wypełnia, to z boku są trudne hasła i Niniwa by było, gdyby ten utwór był krzyżówką. No ale on nie będzie nigdy krzyżówką, bo to jest bez sensu. Samolot. Nie, tego nie oczekiwałem. Dziękuję. Zanim podniosą nam czynsz za wynajmowane ciała, zanim serca zarosną bluszczem, nie ma czasu, by się dobrze zastanowić, co z nim zrobić, czy zająć się normalnym życiem, czy lepiej ogniem nieba. Nikną nad nami
i śpiewają jak wieloryby. Wraz z samolotami lecą piękni dwudziestoletni. Wciąż się oddalamy od samych siebie, naprawdę na niby. Nieba nikną nad nami, droga wiedzie do Niniwy. Póki jeszcze nie trzeba zawracać, póki droga w dół staje się dwukierunkowa, póki Dionizos stawia. Nie ma czasu, by się dobrze zastanowić, co z nim zrobić, czy przeżyć taniec, czy przetańczyć życie. Nieba nikną nad nami i śpiewają jak wieloryby. Wraz z samolotami lecą piękni dwudziestoletni. Wciąż się oddalamy od samych siebie, naprawdę na niby. Nieba nikną nad nami, droga wiedzie do Niniwy. Panie W, czyli najnowszy utwór, najnowsza bosanowa Pory Wiatr. Rozmowa z panem W, tak naprawdę się nazywa. Odbiera niektórych telefonów. Po co się martwić, kiedy mamy dla pana plan? Czemu pan ignoruje skargi domofonu? Czy aby na pewno oddał nam pan wszystko, co pan miał? Panie W, proszę nie dramatyzować. Panie W, proszę w książkach się nie chować. My tu mamy dla pana miejsce w tym świecie, przy biurku gołysce i pięknej kobiecie. Tylko weź się pan w garść. Mamy dla pana życie w proszku po promocyjnej cenie. Bezpieczne, konieczne i chociaż nie wieczne, nie do odrzucenia. Panie W,
proszę nie dramatyzować. Panie Bóg, proszę w książkach się nie chować. My tu mamy dla Pana miejsce w tym świecie, przy biurku kołystej i pięknej kobiecie. My tu mamy dla Pana miejsce w tym kraju, w aucie na razy, w ciasnym tramwaju. My tu mamy dla Pana miejsce w tym mieście, bo przyszły tym dusze z Unii nareszcie. Tylko weź się Pan, no weź się Pan, weź się Pan. W tych okolicach są nasi, słyszę po głosu. Jakbyś mógł zademonstrować jeszcze raz, to poznam cię. To takie... Zaraz wstydził się. Już wiem, kim jesteś. Co najlepsze, nie płacimy mu za to, on po prostu nas lubi. Też uważam, że jest dziwny. Archipelag. Przed ciemnością. Yeah!
archipelagach. Będę mówił, ja będę mówił o archipelagach. Będę mówił, będę mówił o archipelagach. Będę mówił, będę mówił, będę mówił o archipelagach. Normalnie kolejny utwór rozpoczyna na banjo. Guillermo, Hiszpan, nasz zaprzyjaźniony, który gra z nami. Problem z nim jest taki, że on jako jedyny pracuje, dlatego też nie ma go dziś. I na większości koncertów w sumie. Można powiedzieć, że jeśli ktoś złapał go na jakimś koncercie, to jest to wydarzenie wyjątkowe. I nie w Bochni. Plus jego jest taki, że nie trzeba mu płacić, no bo ma już pracę przecież. Nie, żeby z pozostałymi członkami zespołu było inaczej. Rozmowa z publiką. Późną nocą wracam chwiejnym krokiem, wracam skądś, dokąd. I nagle w samym środku tej mojej odysei wyrósł przede mną pomnik pana poety. Wyglądał tak spokojnie, nic nie ruszało go, wzbudzał zaufanie. Więc zacząłem mówić mu: nie, nic jest oczywiste, stary, choć tak wydawało się. Nic jest oczywiste, stary, zejdź z pokołu, zrozum, że nic jest oczywiste, stary. Nie każ mi wybierać, gdzie prawda, a gdzie blef. Nie, nie, nie. Pomnik się zaśmiał, więc coś jednak ruszyło go. Nachylił się w mą stronę i tak zaczął mówić mi: nie, nic jest oczywiste, stary, ja to przecież dobrze wiem. Nie, nic jest oczywiste, stary, wejdź na zoku, zdejmij niebo. Nic nie jest oczywiste, stary, a jednak musisz wybrać. Nie, nic nie jest oczywiste, stary, ja to przecież dobrze wiem. Nie, nic nie jest oczywiste, stary, wejdź na zoku, zdejmij niebo. Nic nie jest oczywiste, stary, jednak musisz wybrać, gdzie prawda, a gdzie blef. Tak, tak, tak.
przemyślenia o naszym życiu zawodowym zawarliśmy w kolejnym utworze. Jego tytuł to Bezrobocie Blues. Człowiek o ławeczkę oparł plecy, w reklamówce ma opowieść, duszę schował za powieki. Zmęczonymi samotnością ustami harmonikę pocałował, nogą cuchnął do rytmu z gardła, wydobył słowa. Ja nie mogę znaleźć pracy, więc śpiewam bluesa. Niewidzialna ręka ręką żonę znalazł na targach ślubnych, lecz butelkę łatwiej utrzymać niż związek. Obywatel miast bezludnych, gdzie tłumyn ludzi, ale człowiek nie może znaleźć pracy, więc śpiewa bluesa. Niewidzialna ręka rynku go nie rusza. 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 Nie. Ja nie mogę znaleźć pracy, więc śpiewam bluesa. Niewidzialna ręka rynku nie rusza. Kończąc nasz występ, w tym momencie powinien odezwać się nieopłacony człowiek, krzycząc nie. No tak, ugadaliśmy się na jeden okrzyk, to jest to prawda. W sumie krzyczysz jak koń troszeczkę, a on będzie treścią następnego utworu. Koń w garniturze, również na naszych koszulkach pojawia się on, zachęcam. Można wyglądać dziwnie na mieście za jedyne 35 zł. Thank you.
tkwiłem się w mieście, ogłuszony przez klaksony, zasypany ulotkami, żebraczymi spojrzeniami. Kto nie umie żyć w tłumie, jest jak koń w garniturze. Zgubiłem się w mieście, szpilki zastukały mi myśli na amen. Klucze ulicami, między ideologiami i budynkami, które patrzą na mnie z góry, tak jak ludzie. Przeni przez krawaty. Kto nie umie żyć w tłumie, jest jak koń w garniturze. Kto nie umie żyć w tłumie, jest jak koń. Zgubiłem cię w mieście, porwał cię któryś z tramwaju, na które się spóźniłem. Ulice nie chcą mnie do ciebie doprowadzić, a policja, policja nic nie wie, więc zgubię się w lesie. Lecz znajdzie mnie przestrzeń, zaśpiewam z ptakami, zapiję z drzewami, a z góry będą na mnie patrzeć tylko góry. Dziękujemy. Do zobaczenia. Kacper Adaś. To była pora na porę wiatru. Wielkie brawa. Chciało im się przyjechać do nas.